Marchew, pasternak i burak ćwikłowy pojawią się w rozszerzeniu premium już 14 listopada. Zaprezentowaliśmy już dwie poprzednie uprawy. Kontynuujmy temat buraków ćwikłowych i przyjrzyjmy się trzeciemu nowemu rodzajowi upraw. Burak czerwony, znany również jako burak ćwikłowy, to warzywo korzeniowe, które można natychmiast rozpoznać po żywym, karmazynowym kolorze. Jeśli go skosztujesz, poczujesz ziemisty, słodki smak. Burak ćwikłowy jest spożywany zarówno na surowo, jak i po ugotowaniu. Roślina ta jest bogata w niezbędne składniki odżywcze, w tym błonnik, witaminy i minerały. Dlatego też jest często stosowany jako pożywny dodatek do sałatek i zup. Jest zdrowy i dostarcza przeciwutleniaczy również jako sok. Podobnie jak w przypadku marchwi i pasternaku, buraki ćwikłowe zyskują na zastosowaniu nowego etapu prac polowych do tworzenia redlin przed siewem. Poza tym proces ten powinien wydawać się znajomy. Po zaoraniu pola, a przed siewem buraków ćwikłowych, tworzy się redliny. Zwiększa to plony i liczy się do pełnego etapu nawożenia. Podczas zbiorów można wybierać spośród różnych rozmiarów kombajnów. Możesz zdecydować się na dużą samobieżną maszynę lub mały kombajn. Ostateczna decyzja należy do Ciebie. Dodatek premium ukaże się już 14 listopada.